Dzień dobry, motosport, motoprzygoda. Witam sympatyków nie tylko motoryzacji, ale w ogóle sportu na bardzo wysokim poziomie. Z tego powodu, że mistrz Europy dzisiaj w studio w drifcie, Piotr Więcyk. Witam cię serdecznie. Witam cię. Uśmiech i radość, dlatego że mistrz Europy broni swojego tytułu. Rozpoczął już pierwszy krok, a tych kroków będzie aż 6 do wielkiego finału na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pierwszy krok dokonał na torze Mondello w Irlandii. Piotrek, to były trudne zawody? Tak, to były bardzo wymagające zawody pod względem przygotowania aut, jak i umiejętności dostosowywania się do warunków, no bo Irlandia słynie z tego, że mamy każdą pogodę w każdym możliwym czasie. I rzeczywiście tak było. I tak było, dokładnie. Tor przewyższenia, mówiłeś o tym torze, w ogromnych szczegółach nic nie poprawili, ciągle tam trzeba pod górkę i na dół? Tak, jakby cały czas tor jest tak samo wymagający. Musimy być naprawdę skoncentrowani, bo wystarczy delikatne ułożenie auta nie w taki sposób idealny do danego zakrętu i już wypadamy z trasy praktycznie. A więc było tych szczegółów sporo, ale o tym tak naprawdę mógłbym gadać i gadać. Rozumiem, że to nie jest. Ja wiem, że o szczegółach będziemy o tym mówić, mamy cały sezon. Ale ja wiem, że ten tor nie jest twoim ulubionym, mimo że tam ciągle wygrywasz. Na przekór Irlandczykom, którzy są z tego niezbyt zadowoleni. Ciągle to nie powiedział. Ostatnie dwie rundy, na jakich byłem, udało się faktycznie zwyciężyć. Właśnie. Natomiast już w swojej historii pamiętam, gdzie odpadałem w przedbiegach tak naprawdę na pierwszym etapie zawodów top 32. Także ten tor, wydaje mi się, maluje piętno na każdym zawodniku, który miał okazję tam być. I każdy ten tor szanuje, nawet Irlandczycy, którzy go mają w małym paluszku. I starają się zrobić wszystko, żeby to udowodnić. I też ostatnio różnie z tym bywa. Jeżeli każdy ma jakiś respekt do tego toru, to w końcu, jeżeli o torach, to jaki dla ciebie jest twój najbardziej ulubiony? Taki po prostu, czujesz go, wiesz, że to jest to, czekasz na ten tor. Masz lubię taki? Na pewno tory na Łotwie, w Rydze. Będziemy tam w tej rundzie? Będziemy. Dobrze. Wracamy do Irlandii, zostawmy na razie Rygę. Te zawody. Kiedy byłeś, jak wyglądała praca przed kwalifikacjami, kwalifikacje, no i oczywiście ten piękny finał. Zgadza się. No jak tylko dojechaliśmy dzień przygotowawczy jeszcze przed kwalifikacjami. Czwartek? To był już piątek. W czwartek się przygotowaliśmy, wypakowaliśmy, wszystko rozłożyliśmy, upewniliśmy się, czy wszystko działa. Nie wszystko działało. Udało się natomiast to wszystko poskładać do kupy i po dosyć długim czwartku nastąpił piątek i pierwsze przygotowania, pierwsze jazdy tak naprawdę na tym torze. Te poszły dobrze, mieliśmy suche warunki. Układało się dosyć wszystko po naszej myśli. Także w dobrym nastawieniu jakby obudziliśmy się kolejnego dnia w sobotę do kwalifikacji. Tam mieliśmy znów treningi, znów posuchy, mogliśmy jeszcze upewnić się, że wszystko będzie dobrze. Na co, kiedy przyszedł mój przejazd dosłownie, to jeszcze widziałem mojego przeciwnika, który ruszył przede mną, przejeżdżał trasę i widziałem dużą ilość dymu, kłęby dymu po prostu idące za jego autem. A kiedy ja już wbijałem jakby czwarty bieg i inicjowałem się w trasę, to poczułem, że tej przyczepności nie ma, bo po prostu spadł deszcz na tyle intensywny, że już nie było ani prędkości, ani dymu z opon. A teraz się z tego śmiejemy, ale to nie było śmieszne wcale. Oj, wtedy w pierwszym zakręcie to zastanawiałem się, czy jestem jeszcze w torze, czy już mnie nie ma, bo prędkość była ciutkę za wysoka, a tej przyczepności brakowało. Natomiast uratowałem się, zdobyłem 87 punktów za pierwszy przejazd, w drugim udało się to poprawić, zakwalifikowałem się na 7. miejscu. Jak na te warunki, bo jechałem pierwszy raz po mokrym w tym roku na tym torze, to byłem zadowolony z tego osiągnięcia. Jak to w Irlandii właśnie z pogodą bywa, nie da się jej przewidzieć, ale odnaleźliśmy się. No i co? I tak naprawdę kolejny dzień to są zawody. Kolejny dzień zawody i no, ja od razu jak na ciebie patrzę i mówisz mokry, suchy, motosportowcy, wiemy o co chodzi i wiecie o co teraz zapytam, o opony, oczywiście, jechałeś na mokrych i potem już co, całe zawody na mokrych? Inna mieszanka. Tak naprawdę już znaleźliśmy gdzieś ten taki złoty środek, którym odnajdujemy się i na nawierzchni mokrej i na suchej. I na tą rundę tego się trzymaliśmy, bo jednak moglibyśmy próbować wykrzesać trochę więcej w danych warunkach, natomiast byłoby to loterią, gdyby te warunki się zmieniły. Także zostaliśmy na tych ustawieniach takich pośrednich i okazało się to być to dobrym wyborem mimo wszystko.
Czyli motosport. Wszystko zależy od kierowcy, ale również od mechaników. Co czułeś? Nie tylko ten deszcz. Wycieraczki nie chodziły. W paru szczegółach powiedz, jakie miałeś tam drobne, ale te szczegóły urastają do, pewnych wielkich problemów. Dokładnie. No, jeden właśnie mankament typu niedziałające wycieraczki, które nas jakby obdarowały swoim właśnie brakiem działania, mogły spowodować, że już byśmy mieli duży problem w przejechaniu kwalifikacji. A jakbyśmy nie przejechali tych kwalifikacji, no to by nie było nas w zawodach. Bo zawodników było ponad 50 na liście startowej, a zakwalifikowało się tylko 32. Tak więc każdy mały szczegół musiał być dopięty na ostatnią śrubkę. I mimo wszystko, mimo tych perypetii z niedziałającym wyświetlaczem, niedziałającymi wycieraczkami i różnymi małymi jeszcze niuansami, które udało nam się pokonać, zakwalifikowaliśmy się i mogliśmy brać udział w zawodach. I widziałem niejednokrotnie zawodników w podobnej sytuacji. Co ty robisz wtedy? Bo psychicznie napięcie jest do granic możliwości. Czy mechanicy, którzy są świetni i doskonali, mówią do ciebie: Piotrek, idź tam, złap 4 oddechy, na razie nam nie przeszkadza, albo idź do psychologa. Jest coś takiego? No bo to trzeba umieć sobie. Jak sobie z tym radzisz? Zgadza się. No my już nauczyliśmy się pracować ze sobą tak naprawdę bez słów. Widzę, kiedy oni potrzebują mieć chwilę dla siebie, bo są naprawdę w pełni skoncentrowani na tym, żeby przygotować ten samochód. Ja im nie przeszkadzam. I tak naprawdę mi też to nie jest potrzebne, bo ja im niewiele pomogę z moją wiedzą. Oni są o wiele lepsi ode mnie pod wieloma względami, jeżeli chodzi o mechanikę. Ja nie jestem mechanikiem na pewno. Natomiast mi to też pomaga, bo mogę skoncentrować się na jeździe, przemyśleć to, jak powinien wyglądać mój przejazd, skoncentrować się na nim, a nie myśleć nad problemami mechanicznymi. I tak zrobiłeś. Jest finał. Do finału dostałeś się po tych wszystkich perypetiach, jednak jesteś bardzo odporny psychicznie, dobrze przygotowany, widać, do sezonu. Finał. Co się okazuje? Co tam się stało tak naprawdę? Jedziesz sam, twój rywal w pewnym momencie odpada na samym początku tego okrążenia, na samym początku toru. Dlaczego? Pierwszy zakręt na tej trasie jest bardzo, bardzo kluczowy i trudny do pokonania. Zmieniają się na nim wysokości trzykrotnie. Po inicjacji do przejechania tak naprawdę do drugiego zakrętu. Czujemy to mocno w autach i wystarczy mały błąd i nie ma nas właśnie w torze już więcej. I tak się stało niestety też z moim przeciwnikiem, który miał dodatkowo jeszcze awarię mechaniczną. Wspomaganie w jego samochodzie po prostu zawiodło. Przestał mieć kontrolę nad kierownicą i jedyne co mógł zrobić, to ratować się, żeby samochód był w całości. Udało mu się wyratować przed bandą, ale już nie obronił tego przejazdu. W ten sposób ja awansowałem na najwyższy stopień podium i reszta to już historia tak naprawdę. I miejmy nadzieję, że przyszłe pojedynki będą już bezawaryjne dla wszystkich zawodników, bo jednak najbardziej chcemy oglądać zawsze te pojedynki drzwi w drzwi, gdzie jest pełne widowisko. Natomiast co? Wynik jest wynikiem, bierzemy go, jesteśmy szczęśliwi i idziemy dalej. Startowałeś Nissanem, to też jest ważne, bo mówiliśmy z tego czasu, że przygotowujesz się z Toyotą Supro. Ona czeka? Ona jeszcze czeka. Robiliśmy wszystko, żeby zdążyć z nią na tą pierwszą rundę. Niestety nie udało nam się po prostu i w tym momencie już przechodzimy na trochę inny tryb jakby dopracowywania tego samochodu. Robimy to już na spokojnie, bo i tak już nie zdążymy na pierwszą rundę, a więc chcemy go przygotować tak dobrze, jak się tylko da i jak będzie on już w pełni gotowy, to wtedy pokażemy go. 77 McIver, 88 twój rywal, któremu po prostu padło to wspomaganie, a 88 ty masz 102 punkty. Jak się mają te punkty? Jak ty zbierasz te punkty? Zbieramy najpierw punkty za przejazd, za wynik z kwalifikacji, czyli za pierwsze miejsce możemy zdobyć 10 punktów, za drugie odpowiednio mniej i tak jak dochodzimy do z tego co pamiętam chyba nawet 10 miejsca. No ja byłem na miejscu 7 po kwalifikacjach, za to otrzymałem 2 punkty. Natomiast za zwycięstwo tych punktów otrzymałem 100. Także w sumie mam 102. Z tego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa liczba na resztę sezonu.
Wszystko wiemy i tego Ci życzymy. 6 kroków do Mistrza Europy, do obrony tytułu Mistrza Europy po raz trzeci. Zrobiliśmy pierwszy krok. Czy jest w drifcie coś takiego, że jedną rundę, ta, która mi się nie udała, to znaczy spotkał mnie pech, tak jak Twojego rywala w finale, Heinonena. Odrzucamy tę rundę, czy nie? Nie. Nie, wszystkie rundy, wszystkie zdarzenia jakby w trakcie sezonu są sumowane do klasyfikacji generalnej i to ona wyłania wtedy mistrza sezonu. Jest klasyfikacja jeszcze drużynowa, wyjaśnij nam, bo mówimy o tobie, ale żeby to nie było tak, jeżeli jest klasyfikacja drużynowa, to dlaczego znaleźliśmy się na drugim miejscu? Irlandia jednak ma trochę radości w sobie, bo pierwsze miejsce 147 punktów, Polacy 137, Finowie 120 w drużynowej klasyfikacji, a potem są Szwedzi, Węgrzy, Norwedzy, Niemcy, Estonia, Litwa i Włosi. Kto zbierał punkty dla naszych biało-czerwonych barw na naszego kraju? Było, przyjechało tak naprawdę do Irlandii rekordowa ilość polskich zawodników, bo był zarówno Adam Zalewski, był Paweł Grosz, był Eryk Goczał, zwycięzca tegorocznej edycji Dakaru, i był Kuba Przygoński, który też bierze udział w tym rajdzie. I wielu, wielu innych. Czy oni pojadą następną rundę? Czy my jako Polacy możemy zająć pierwsze miejsce, jeżeli ta cała ekipa oczywiście, się... Oczywiście, wszyscy będziemy walczyć. Natomiast no, tutaj ułożyło się trochę pechowo. Do ćwierćfinału przeszedłem tylko ja jako jedyny Polak, bo już na etapie właśnie poprzednim spotkałem się z Kubą Przygońskim. Także tylko jeden z nas mógł przejść dalej. Padło na mnie i tylko ja już w tym momencie reprezentowałem polskie barwy. Miejmy nadzieję, że na następnej rundzie w Szwecji uda nam się zgromadzić więcej punktów jako drużyna polska i przejmiemy tę pałeczkę od Irlandczyków po prostu. Następna runda, to już trzymamy kciuki. Kiedy i gdzie? Następna runda Szwecja i to jest za miesiąc, z tego co pamiętam, to jest 6-7 czerwca, czy 9 czerwca, przepraszam, to jest gdzieś ten przedział czasu, także mamy chwilę, żeby się jeszcze przygotować, aczkolwiek biorąc pod uwagę logistykę, to ile czasu jeszcze zajmie auto, przybycie z Irlandii i później dotarcie do Szwecji, to wcale tego czasu nie ma tak bardzo dużo, natomiast musimy się przygotować treningowo i technicznie. Czyli Mistrz Europy dla Ciebie zaczyna się i dla wszystkich Twoich kolegów, znajomych i rywali. Zgadza się, sezon się zaczął. Sezon się zaczął i liczymy punkciki i przygotowujemy się. Wiesz co, powiedziałeś to jeden moment. Ja mam świetnych mechaników, ja nie do końca się na tym znam, ale sorry, przecież to Ty mówisz mechanikom, co powinni poprawić, jak powinni poprawić. Ja na pewno słucham, co się dzieje w samochodzie, czuję, co jest nie tak i czyli ja jestem się tym elementem, który przekazuje im, co jest ok, a co musimy poprawić, na czym musimy się jeszcze skoncentrować. I ja tak powiem, że tak powiem, nauczyłem się już na tyle od nich, że wiem już na co zwracać uwagę, wiem kiedy już co, jaki dźwięk da już nam ten, tą zapowiedź, że coś się za chwilę może wydarzyć. Także no to doświadczenie już gdzieś tutaj jest odczuwalne, natomiast nadal uważam, że bez nich to wiele bym nie zdziałał i to na pewno bym wiele nie zdziałał, bo patrząc na to, jak wykonują oni swoją pracę, jak dokładnie, a jednocześnie jak szybko, to wielu osobom po prostu zrobienie danej czynności, którą oni wykonują, zajęłoby 4, jak nie 5 razy dłużej. Są z Twojego teamu? Zdecydowanie. To są moi ludzie, znamy się już od wielu lat i tak samo jak oni oddani są mi, tak samo ja im. I z bardzo z tego miejsca chciałem podziękować za całe oddanie i serducho, jakie wkładają w to dyscyplinę, bo jest tego naprawdę dużo. Ja się do tego przyłączam, a kto to jest? Jest to cała ekipa z A nie chcesz powiedzieć imienia, nazwiska, żeby ktoś... Z Lublina, oczywiście to jest Grzegorz Mielowiec, Paweł Węgorowski, Kamil Chojnicki i do tego jeszcze tak naprawdę nasz kolega tutaj z Płocka, Sebastian, który też dołączył niedawno do zespołu i też daje z siebie wszystko, aby to wszystko grało. Irlandia już była, to już jest historia. Szwecjo, jedziemy. Piotr Więcek zjawia się tam na początku czerwca. Proszę się przygotować na wielką walkę. Tu dziękuję Piotrek za przybycie do studia, a ja Państwa zapraszam na kolejne wieści o drifcie. Tuż przed wyjazdem do Szwecji rozmawiamy o przygotowaniach. Bardzo dziękuję i trzymajcie kciuki.
Wszystkiego dobrego.